his eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. Cześć YouTube, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj jest sobota, 19 lutego, godzina 9:28. Tak, jest sobota, ja wstałam dzisiaj dosyć wcześnie, w sensie obudziłam się przed budzikiem. Miałam budzik na 7:30, a obudziłam się jakoś o 6:50. Wiecie, ja normalnie wstaję po godzinie 6 do pracy, także już nie mogłam później spać. No ale chwilę sobie poleżałam, potem sobie wypiłam kawkę w łóżku i wiecie, miałam taki slow morning, jak ja lubię najbardziej. No ale teraz już się ogarnęłam, zrobiłam sobie makijaż. Dzisiaj nawet trochę inaczej zrobiłam sobie makijaż, bo użyłam gąbeczki i fluidu mineralnego z Bielendy, tak jak wiecie, taki z truskawką, więc użyłam go, nałożyłam go używając gąbeczki, a na to nałożyłam puder transparentny z Laura Mercier, też właśnie za pomocą gąbeczki. Wczoraj oglądałam vloga Love and Great Shoes i Justyna właśnie użyła tych dwóch produktów za pomocą gąbeczki. No także zobaczymy. Mam wrażenie, że jakby cały makijaż wygląda ok, ale na nosie tutaj mam jakby podkreślone suche skórki. Nie wiem, może nie nałożyłam wystarczająco kremu nawilżającego. W każdym razie zobaczymy, jak przetrwa ten makijaż. W każdym razie, tak jak mówię, dzisiaj jest sobota, ja już się ogarnęłam. Oczywiście kawka wypita, śniadanko jeszcze przede mną, ale wczoraj zrobiłam sobie taką nocną owsiankę, więc zaraz wyciągnę ją z lodówki, po prostu zjem. Oczywiście wam pokażę. No a za jakieś, nie wiem, 20 minut, 25 minut wybieramy się z koleżanką do IKEA, więc bardzo się cieszę, oczywiście zabrałam was ze sobą. Mam nadzieję, że coś tam uda mi się nagrać, ale zobaczymy. Ja nie, jakoś nie jestem fanką nagrywania przy kimś. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Jeżeli uda mi się coś ciekawego kupić, to oczywiście wam pokażę. Może nagramy sobie IKEA haul. Później również muszę wybrać się do Tesco, bo jak oglądaliście poprzedniego vloga, to wiecie, że wczoraj musiałam wrócić do domku, ponieważ wczoraj miałam w planach jechać do Tesco, ale po drodze, albo wiecie, kurczę, coś nie mogę się wysłowić. Wczoraj był huragan, czy Armageddon. Armageddon, swoją drogą. Sztorm, czy jeszcze jakiś tam inny. Ale było bardzo, bardzo wietrznie i było mnóstwo powalonych drzew. Ja wróciłam również wcześniej z pracy. No i właśnie po drodze do Tesco takie wielkie drzewo było przewrócone, więc droga była zamknięta, więc musiałam wrócić do domu. Dzisiaj również przychodzi HelloFresh, więc nie chcę robić jakichś mega dużych zakupów, bo za tydzień jedziemy do Polski, mam nadzieję. Mam nadzieję, że jak oglądacie tego vloga, to my już jesteśmy w Polsce. Ale tak, więc właśnie nie będę robić dużych zakupów, no ale jakieś tam jedzonko muszę kupić. No i może nagram wam food haul, w sensie ja pokażę wam food haul w tym vlogu, bo wczoraj sobie pomyślałam, że bardzo dawno właśnie nie pokazywałam wam food haulu, więc takie plany na dzisiejszego vloga. Jeżeli się cieszycie, no to wiecie co robić, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz pamiętajcie o subskrypcji, to jest bardzo ważne dla mnie i mi będzie bardzo, bardzo miło. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to klikajcie przycisk subskrybuj. Dajcie znać, co tam u was ciekawego. Zostawcie swój komentarz. Bardzo jestem ciekawa, bo ja wam zawsze mówię, co u mnie. No i właśnie też chciałabym wiedzieć, co tam u was. Czy pracujecie, czy chodzicie do szkoły, czy macie urlop, czy wszystko u was ok, czy może niekoniecznie. Jeżeli niekoniecznie, to pamiętajcie, że po każdej burzy wychodzi słońce. Banalne, ale bardzo, bardzo prawdziwe. Ja też sobie ostatnio to powtarzam, bo mam jakieś takie dołki i mam mnóstwo jakichś takich może niepotrzebnych przemyśleń, na które ja nie mam wpływu, a bardzo się tym stresuję, więc staram się właśnie powtarzać sobie, że wszystko będzie ok, że jeżeli nie jest dobrze teraz, to wszystko się ułoży i kiedyś będzie ok. Więc tak, dobra, ja nie przedłużam, uciekam jeść śniadanie, a wy zostańcie ze mną i mam nadzieję, że fajnie wspólnie spędzimy dzisiejszy dzień.
A proszę bardzo, tutaj jest moje śniadanie, jest to nocna owsianka, właściwie gryczanka. Mam tutaj 3 łyżki płatków gryczanych, do tego trochę mleka owsianego, cynamon, a na wierzchu mam pokruszone orzechy brazylijskie, wiórki kokosa i jagody goji. Także ja zabieram się za śniadanie. Wczoraj również upiekłam ciasto bananowe, mogliście widzieć w poprzednim vlogu. Tam również podałam wam przepis, co prawda zapomniałam dodać proszku do pieczenia i nie wyrosło tak fajnie, ale mam nadzieję, że i tak będzie pyszne. Zabiorę też trochę dla mojej koleżanki, bo ja oczywiście całego nie zjem. Całego nie zjem. Także ja zabieram się za śniadania, w tle oczywiście Dzień Dobry TVN, to moja taka weekendowa rutyna. Bardzo lubię oglądać Dzień Dobry TVN, zwłaszcza w weekend. Śniadanie przepyszne. Zapomniałam wam jeszcze dodać, że tutaj jest również jeden rozgnieciony banan. Jest przepychota. Dobra, śniadanie było przepychota. Powiem wam, że ten banan super zrobił się taki ekstra kremowy, z płatkami, płatki były miękkie. Także polecam wam taką nocną owsiankę, gryczankę. Wrzuciłam wam przepis na Insta również. No ja się właśnie zbieram, jeszcze po drodze skoczę do Kosty, wezmę nam jakąś kawkę na drogę. W sumie wypiłam jedną, ale kawki nigdy dość, jeżeli dobrze mnie znacie. Także ja właśnie zbieram się, dzisiaj już nie ma takiego wiatru jak wczoraj i całe szczęście. Ale widzę, że dalej jest mega bałagan na drodze, wiecie, w sensie jakieś gałęzie, liście i tak dalej. Również u nas na parkingu. Czy ja mam jakieś konkretne plany co do IKEA? Tak, chciałabym kupić taki stolik nocny i wsadzić go pod moją toaletkę, w sensie dwie szuflady. Nie pamiętam jak się to teraz nazywa, w sensie taki jak malm, ale on jest troszkę mniejszy i tańszy. Pokażę wam na pewno jak uda mi się go kupić. Kullen, tak. Takie dwie szufladki. No i na pewno wpadną jakieś serwetki, może coś ciekawego z jakichś nowości również zobaczymy. Jeżeli zrobię jakieś większe zakupy, to nagram wam haul, a jak nie, to pokażę wam w tym vlogu, co udało mi się kupić. No i właśnie, jak mówiłam, jeszcze potem skoczymy do Tesco po jakieś zakupy. W sensie, jak wam mówiłam, muszę właśnie sprawdzić, co przychodzi z HelloFresh, żeby nie kupić niepotrzebnie tych samych produktów. W sensie ja mam HelloFresh na 3 posiłki, więc będę musiała coś tam dogotować, wiecie, sama z siebie, ale muszę zobaczyć właśnie co przychodzi dzisiaj, bo nie pamiętam, a wiecie, nie chcę po prostu powielać posiłków. Już sobie sprawdzimy, coś ten internet szwankuje teraz po tych wichurach wczorajszych. Dzisiaj, 12, nie, to tydzień. Tydzień wcześniej to było, a dzisiaj będziemy mieć... Sorki, ale... Ta strona się nie może załadować. Jakiś właśnie wolny internet po tych wczorajszych wiatrach. I w ogóle sorry, ale tutaj prałam pościel i my zawsze suszymy pościel na drzwiach. Dobra, dzisiaj przychodzi... makaron ze szpinakiem i serem, w sensie porki lingi, nie wiem jak się ten makaron nazywa, w sensie to jest taki szerszy jak spaghetti z mięskiem, szpinakiem i serem. To jest przepychota również, bo już to jadłam, bardzo szybko się to robi. Następnie dwie nowe rzeczy, wege, także w tym tygodniu tylko to, jeżeli chodzi o mięsko. Mushroom and goat cheeseburger, burger, ale z pieczarką zamiast mięsem. Do tego z serem kozim, cebulką w sosie balsamicznym, uwielbiam, rukolą i ćwiartki ziemniaków, więc to może sobie zrobię dzisiaj na kolację albo jutro. No i zamówiłam sobie jeszcze drugą nowość, halloumi w takiej marynacie ze sweet chili z bulgur, z kaszą bulgur z papryką i pomidorami. Także
Zapowiada się bardzo smacznie ten tydzień. No i właśnie chciałam troszkę ograniczyć mięso, więc wzięłam tylko ten makaron, bo bardzo go lubię. No i nie wiem, czy dzisiaj kupię jakieś mięso w Tesco. Wydaje mi się, że nie. Dobra, ja się zbieram, bo jest za 10, lecę do Kosty i widzimy się później. Okej, my jesteśmy w drodze do IKEA. Kawki po drodze nie udało mi się kupić, ponieważ od wczoraj w tej miejscowości nie ma prądu. W sensie to jest ta sama miejscowość praktycznie, w której ja pracuję. No miejscowość obok, ale wczoraj też nie było tam prądu. I widzę, że prąd nie wrócił, bo Costa, wszystkie inne sklepy są pozamykane, światła nie działają, także może nam się uda chwycić jakąś kawkę po drodze. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. That's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Hejka, jest godzina 15:50, oczywiście są ogromne korki. Ja właśnie przyjechałam do Tesco, w IKEA było super, kupiłam to co chciałam. Pokażę wam później, bo nie ma tego jakoś dużo, więc nie będę nagrywać osobnego filmu. Ale właśnie pokażę wam później w tym vlogu, jak wrócę do domu. Zahaczyłam jeszcze o polski sklep, ale i tak muszę skoczyć do Tesco po jakieś owoce, wiecie, takie zwykłe rzeczy. Także potem wam, tak jak obiecałam, zrobię w końcu food haul. Dawno nie było food haulu u mnie na kanale, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. No więc teraz lecę szybko do Tesco. W ogóle teraz zrobiła się ładna pogoda, ale jest dosyć chłodno i może uda mi się jeszcze skoczyć do Wilko, ponieważ kupiłam w IKEA szafkę, w sensie chciałam kupić taki stolik nocny z dwoma szufladami pod moje biurko, pod moją toaletkę, ale w sumie kilka funtów drożej była większa komoda z trzema szufladkami, tyle że jest w kolorze beżowym, więc zdecydowałam się, że ją po prostu przemaluję na biało, ponieważ ona jest spoko i ten kolor mi się podoba, ale jednak nie pasuje mi do niczego, tym bardziej, że w sypialni mam białe meble, szare łóżko, więc nie wiem, przemyślę to jeszcze, ale chciałabym kupić takie jakąś farbę, więc może właśnie skoczę jeszcze do Wilko, podobno jest do 6 czynne, więc to. I chciałam jeszcze kupić taki kosz na pranie, w sensie my mamy taki materiałowy i z niego już wszystkie druty powyłaziły, bo jest naprawdę stary, więc muszę wymienić i chciałam po prostu taki bardziej stabilny, wiecie, taki plastikowy, taki wiecie, zwykły, tylko że właśnie bardziej stabilny, więc może to zobaczę tutaj w Tesco, a jak nie, to w Wilko na pewno coś takiego uda mi się kupić. Dobra, ja lecę na szybkie zakupy. I później dam wam znać, oczywiście się odezwę, pokażę wam zakupy i tak dalej. Okej, ja wróciłam do domu, no już jakiś czas temu, zdążyło się zrobić ciemno. W ogóle co, jestem taka czerwona, ale zabrałam się za ogarnianie domu i jakoś się rozgrzałam, ale mam wypieki. Czas na food haul. Obiecałam wam, że zrobimy sobie food haul, więc pokażę wam, co kupiłam w polskim sklepie oraz w Tesco. Zapraszam do oglądania. Udało mi się dorwać bardzo ładne kwiaty dzisiaj w Tesco i co prawda miałam już nie kupować świeżych kwiatów przed urlopem, ale stwierdziłam, że tulipany i tak nie wytrzymają długo, zaledwie kilka dni, a były przepiękne, fajne, świeże, więc wzięłam w takim pięknym różowym kolorze, one nie są jeszcze do końca rozwinięte, także prawie postoją ten tydzień. No i kupiłam gipsówkę, ale to już mi nie przeszkadza, bo ja i tak ją wsadzę do wazonu w sypialni, żeby się suszyła, a miała takie przepiękne, duże kwiaty, zobaczcie, nie takie drobniutkie, więc po prostu ją wzięłam. Kosztowała 2 funty, a naprawdę spory bukiet, no idealne po prostu do tego mojego wazonu w sypialni, także potem wam pokażę. Myślę, że będzie to super wyglądać tam, a na razie mam tam
Tam na razie mam eukaliptus, ale on już jest bardzo nieświeży. W sensie nie jest tak nieświeży, jak jest taki zwiędnięty i powyginany. Pierwszym razem jak kupiłam eukaliptus, to nawet ususzony wyglądał ładnie, a ten niekoniecznie, więc muszę wymienić. No i stwierdziłam, że teraz chcę gipsówkę, a gipsówka wygląda pięknie, nawet jak jest ususzona. Mam wrażenie, że nawet ładniej jak jest ususzona, więc niech sobie stoi i schnie. Ok, pokażę Wam najpierw, co kupiłam w polskim sklepie. Wzięłam sobie taką sałatkę śledziową z Lisnera, tak po prostu, żeby było do pracy na śniadanko. Kupiłam sobie parówki, sokoliki z Sokołowa, są bardzo, bardzo dobre, nie mają żadnych konserwantów, mają bardzo prosty skład, no i przede wszystkim fajnie smakują, także polecam Wam, jeżeli szukacie właśnie parówek z dobrym składem, to zwróćcie uwagę na te. Następnie wzięłam sobie taki kisiel, wiecie, słodkie chwile, jeden jakiś taki Neutral Day, kisiel Super Fruits, jest tutaj jeżyna, malina, dzika róża z acerolą bogatą w witaminę C. Następnie takie dwa zwykłe, owoce leśne oraz żurawina. Bardzo lubię coś takiego sobie w pracy, zwłaszcza kiedy jest zimno. Wzięłam jedno opakowanie Delicii. Następnie taką śmietankę, właściwie jest to mleko zagęszczone do kawy, coś po prostu, żeby mieć dla odmiany niż innego niż mleko. Wzięłam sobie jakąś szynkę z indyka oraz ser. Bardzo Wam polecam, ten jest przepyszny, fajnie smakuje, no i fajnie pachnie. Bardzo, bardzo dobry ser. Już go kiedyś jadłam i właśnie kupiłam ponownie. Oczywiście polski chleb, ale w sumie wzięłam taki, ale zamrożę, bo ja nie jestem w stanie zjeść tyle sama, żeby się nie zepsuł, więc zamrożę pół. Następnie wzięłam słoik takiego sosu słodko-kwaśnego. Ja lubię czasem ryż albo makaron właśnie z kurczakiem i takim sosem. No i w sumie tu mam jeszcze jedną paczkę Delicji dla mojego męża. Knoppers, bardzo fajne są te batoniki z orzechami, bardzo my je oboje lubimy, także się tym podzielimy. I tu wzięłam jeszcze, aha, to jest dla mnie, jedna paczka płatków do mleka Lion. Cukierki Michałki też się podzielimy, ja i mój mąż. I tu kupiłam jeszcze trochę rzeczy mojemu mężowi, w sumie jak wrócimy z urlopu, żeby miał, wiecie, jakieś takie gotowe jedzonko raz na jakiś czas, żeby miał, to jakaś kiełbasa, no i również te płatki, także takie zakupy z polskiego sklepu. A jeżeli chodzi o Tesco, to też nie kupiłam jakoś specjalnie dużo. Wzięłam sobie trzy pączki, już jednego zjadłam w drodze, bo byłam głodna. Wzięłam sobie dwa z Nutellą i jeden z Lotus Cream. Bardzo dobre są te z Krispy Kreme, także już jednego wciągnęłam po drodze. Kupiłam Cilit Bank do łazienki oraz kostki do toalety. Następnie tutaj również jakieś słodkości. Wzięłam coś takiego, jest to nowość, nie widziałam nigdy wcześniej Lu w Anglii. Wzięłam sobie takie czekoladowe herbatniki, wiecie, do popołudniowej kawki, no i Kinder Cards, to jest hit, polecam Wam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to bardzo, bardzo Wam polecam. Ostatnim razem chyba jadłam je, jak byłam w Polsce w lecie, w Lidlu chyba je kupiłam, także tam myślę, że będą, a tym razem kupiłam w Tesco, nie widziałam ich wcześniej w Anglii, ale w końcu udało mi się dorwać, są przepyszne, bardzo Wam polecam. Wzięłam jeszcze tutaj Belvita dla mojego męża. Następnie wzięłam sos, kiedyś sobie kupiłam takie sushi i tam był jako dodatek chili mayo, bardzo dobry ten sos był i chciałam dzisiaj sobie kupić jakikolwiek, ale akurat był tylko taki wegański, więc wzięłam, mam nadzieję, że będzie dobry. Następnie wzięłam takie puszki, wiecie co, bardzo długi czas nie było takich napojów w małych puszkach w Tesco, przynajmniej ja nie widziałam, w sensie na sztuki. Teraz jest tak, że 5 za 2 funty, wiecie, one mają takie małe pojemności. Wzięłam zwykłą Coca-Colę dla mojego męża, Colę Zero dla mnie oraz jeden Schweppes, więc to. Oraz wzięłam sobie coś takiego, to są jakby takie drinki. Ostatnio jak zamawiałam z HelloFresh, to dwa razy dostałam jako gratis właśnie coś takiego. Powiem Wam, że tu nawet mam jedną puszkę. Coś ostatnio dostałam w HelloFresh i to było bardzo dobre. To jest woda gazowana z dodatkiem alkoholu oraz
odrobiną mango i to było przepyszne. Wypiłam to wczoraj, dolałam sobie odrobinę ginu i plasterek pomarańczy i to było pychotka. No ale właśnie dzisiaj sobie kupiłam. Nie pamiętałam, jaki był tamten, ale wydaje mi się, że tak go nie widziałam w Tesco. Wzięłam sobie jakieś takie trzy. Malibu Pina Colada, następnie Malibu Ananas oraz coś takiego. Jest to gazowana, musująca mieszanka wina i soku brzoskwiniowego, więc tego jestem bardzo ciekawa. Następnie wzięłam trzy mleka, dwa moje ulubione, czyli Oatly to szare. Ono jest takie super kremowe, ja bardzo je lubię dodawać również do owsianki. I Khalifa, też bardzo, bardzo fajne. Chociaż ono nie jest takie kremowe, ale bardzo dobre, oba mi najbardziej smakują. Ale znalazłam jeszcze Alpro Barista Oat. Wydaje mi się, że go nie piłam, a ostatnio ktoś się nim zachwycał na YouTube, także spróbujemy. Alpro oczywiście nie ma dobrego, nie ma najlepszego składu, ale po prostu chcę sobie je wypróbować. Natomiast te dwa mogę Wam bardzo polecić, bo są bardzo dobre. I też nie mają, wiecie, takiego mocnego smaku, aromatu, jak na przykład mleko kokosowe czy migdałowe. Ja tam tych mlek nie jestem fanką, natomiast owsiane to jest moje ulubione. Praktycznie wcale nie kupuję zwykłego mleka, tylko czasem jak mój mąż zdecyduje się wypić ze mną kawę, a on właśnie lubi najbardziej lubi ze zwykłym mlekiem, także specjalnie dla niego tylko kupuję. A tak to mój mąż nawet owsiankę je na owsianym, więc spoko. Wzięłam Alpro jogurty, bo chciałam kupić jakieś piątnicy czy coś w tym polskim sklepie, ale nie było, więc potem w Tesco kupiłam takie. Takie cztery ja lubię do pracy, jakaś kanapka i jogurcik. I to jest malina i żurawina. Następnie wzięłam ogórka, wiecie, do kanapek. Kupiłam polską szyneczkę, polski chleb, więc taki świeży ogórek. Ten akurat jest organik i będzie fajne takie wiosenne śniadanie. Nie może się coś tam wyostrzyć, ale to nic. Następnie wzięłam gruszki, taki dwupak do owsianki, maliny oraz borówki. Sok pomarańczowy z miąższem. Mój mąż nie lubi z miąższem, także jak go nie ma, to korzystam. Proszę bardzo, tutaj wzięłam sobie na wieczór desperadosy. Ostatnio mam jakąś fazę na desperadosy, bardzo mi smakują. No i wzięłam jeszcze takie te dwie owsianki Moma. Ostatnio Wam je polecałam. Akurat miałam taką wersję chyba Golden Syrup, ale te też są fajne z żurawiną i rodzynkami. Także takie moje dzisiejsze zakupy. A po drodze jeszcze zeszłam na szybciutko do Sainsbury'ego i kupiłam sobie lasagne, coś na szybko na kolację. Powiem Wam, że jestem głodna, bo jadłam dzisiaj tylko rano tą nocną owsiankę, a później klopsiki w Ikea, no i jeszcze pączka. Także to jest moje dzisiejsze jedzenie, że jestem głodna, więc wrzucam to do piekarnika. Tak, dzisiaj taka kolacja. Proszę bardzo, gipsówkę wsadziłam tutaj do wazonu. To jest taki fajny, o nieregularnym kształcie wazon, w takie kropki. Mi to się kojarzy jak creme brulee. Jest on z Primarka, ale fajnie wygląda, co nie? No i właśnie wsadziłam tutaj gipsówkę. Powiem Wam, że i właśnie tak chciałam kupić gipsówkę po urlopie w Long Acres, w takim lokalnym naszym sklepie ogrodniczym, ale właśnie ta mi się spodobała w Tesco, więc wzięłam ją i zobaczcie, fajnie wygląda. Ona nawet jak uschnie, ususzy się, to będzie wyglądać bardzo ładnie. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. Lonely wind is passing by. Tries to carry all the whispers that it finds. Ogólnie to właśnie nie wiem, o co chodzi, ale czasem mam tak, że ogólnie jest mi zimno, a w twarz mi jest bardzo gorąco i robią mi się takie wypieki. Nie wiem, czy to coś poważniejszego, czy po prostu tak mam. Nie wiem, może warto by się było z tym wybrać do dermatologa, chociaż, nie wiem, na przykład teraz jest mi zimno w takim sweterku, ale widzicie,
na twarzy mam wypieki i jest mi ciepło. Gorączki nie mam, także to nie to, ale nie wiem o co chodzi. Sprawa wygląda tak, że miałam wam pokazać rzeczy, które kupiłam w IKEA, ale stwierdziłam, że nagram dla was osobny haul, osobny film i będzie to haul z IKEA i Primarka, bo jeszcze wracając, musiałam zajść do Wilko, bo tak jak wam mówiłam, kupiłam taką komódkę, taką szafeczkę małą, ale właśnie ona jest w takim beżowym kolorze, pokażę wam wszystko właśnie w tamtym filmie, więc stwierdziłam, że ja ją muszę przemalować koniecznie, ponieważ mimo, że ten kolor jest bardzo fajny, to wydaje mi się, że nie będzie pasować. Jeszcze przemyślę sprawę. Wydaje mi się, że najpierw ją skręcę, bo tak mi po prostu będzie łatwiej ją pomalować niż w częściach, bo ja tego nie mam gdzie zrobić. Muszę to zrobić w mieszkaniu. Także wydaje mi się, że i tak najpierw ją skręcę, zobaczę, może, nie wiem, mi się coś odwidzi i jednak zostanie ona w takim oryginalnym kolorze. W ogóle ta seria jest fajna, ale to wszystko wam powiem właśnie w filmie tamtym, więc wróć, nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że właśnie musiałam jeszcze skoczyć do Wilko, bo chciałam właśnie kupić farbę i wałek. I po drodze zaszłam jeszcze do... dokąd? Do Primarka, dlatego że przytem wam również mówiłam, że chciałam kupić kosz na pranie, ale nie było ani w Tesco. W sensie były w Tesco, ale drogie w sumie. Więc myślałam, byłam przekonana wręcz, że uda mi się kupić w Wilko, ale niestety nie było w ogóle, w ogóle. Był jeden, chyba jeden jakiś taki z materiału, więc to nie to, o co mi chodziło. Więc stwierdziłam, no dobra, skoczę jeszcze do Primara i tam były, ale tam były raczej takie miękkie torby, aniżeli właśnie taki, wiecie, konkretny kosz na pranie, więc nie udało mi się tego kupić, ale to nic, kupię sobie innym razem. No i właśnie byłam w tym Primarku i kupiłam dwie bardzo fajne rzeczy. To też wam właśnie pokażę w tym holu. No i właśnie stwierdziłam, że zamiast pokazywać wam teraz w tym, bo był już food haul i ten vlog by trwał za długo, to nagram dla was osobny film, właśnie taki haul z IKEA i Primarka, taki home decor haul. Ja bardzo lubię takie filmy, więc mam nadzieję, że i wy z przyjemnością oglądniecie ten film. Ja właśnie grzeję sobie lasagne, jest w piekarniku, coś tutaj ogarniam, wsadziłam pranie, w sensie wsadziłam pranie do pralki, jutro rano włączę, ogarniam tutaj, zaraz sobie pewnie coś włączę, oglądam jakiś film albo serial, albo pogram w Simsy, no i przede wszystkim chcę trochę odpocząć, bo bardzo długo mnie nie było dzisiaj w domu, wyszłam o godzinie 10, a wróciłam po 17, także byłyśmy w IKEA, w polskim sklepie, ja właśnie potem jeszcze w Tesco, w Wilko Primarku, więc no, zeszło mi się. Więc wróciłam do domu, rozpakowałam teraz zakupy, muszę jeszcze poskładać pranie, chociaż może zrobię to jutro, bo wydaje mi się, że jeszcze takie grubsze rzeczy nie doschły, więc to... dzisiaj jeszcze kupiłam kilka fajnych rzeczy, ale może wam to pokażę w kolejnym vlogu, bo są to prezenty dla dzieciaków w Polsce. Pokażę wam, bo fajne te rzeczy są, ale w następnym vlogu. Nie wiem, czy jutro będę vlogować, czy będzie jakaś tygodniówka, no bo za tydzień jedziemy do Polski, także mam nadzieję, że nie będzie żadnych dram i tego typu sytuacji. Jak wy oglądacie ten film, to jest pewnie już przyszły tydzień, i teoretycznie powinniśmy być w Polsce. A czy tak jest? Nie wiem. W każdym razie zabieram się za jakieś właśnie życiowe sprawy, kolacje, potem może sobie wezmę kąpiel albo prysznic i tak. I taki wieczór sobotni będę sobie chillować, a jutro niedziela i jutro mam właśnie w planie nagrywki. Przede wszystkim chciałabym nagrać takie filmy stacjonarne, haul właśnie ten z IKEA, jeszcze jakiś film. Ale teraz nie pamiętam, muszę sprawdzić w swoich notatkach. No i może vloga, zobaczymy, może będzie taki niedzielny vlog, taki Sunday Reset vlog. Zobaczymy, to wszystko jutro się okaże, w jakim będę nastroju. No a za dzisiaj bardzo serdecznie wam już dziękuję. Aha, jeszcze mam w planie montować vlogi na właśnie tą tygodniówkę, która dla was już była w ostatnim tygodniu, a ja jeszcze się nie zabrałam za montaż tych vlogów. Także...
Ja zabieram się do roboty, a Wam dziękuję bardzo serdecznie za obecność tutaj dzisiaj, za bycie ze mną na kanale, za towarzyszenie mi w dzisiejszym dniu. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście tą chwilę oglądając mojego vloga. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, dajcie znać, co tam u Was ciekawego, zostawcie komentarz oraz właśnie zostawcie subskrypcję, bo... Tak, bo to dla mnie bardzo ważne i będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli właśnie klikniecie przycisk subskrybuj. A my widzimy się jutro, jak nie we vlogu, to w jakichś stacjonarnych filmach, które właśnie mam w planie nagrywać. Dobra, ja się odmeldowuję i widzimy się za kilka dni. Buziaki, do zobaczenia, pa!